Dzień dobry, Łukasz Cichy, technologia.gazeta.pl. Jest z nami Daniel Michalski z GoClevera, a z nim jest pierwszy polski tablet. Powiedz, co jest w tym urządzeniu? Urządzenie jest tak naprawdę połączeniem tabletu z, powiedzmy, laptopem lub netbookiem, ponieważ jest to produkt, który leży po środku i zapewnia nam dotykowy ekran, bardzo duży czas działania i dzięki temu, że możemy go w bardzo prosty sposób odpiąć od klawiatury, możemy po prostu korzystać z niego w dwojaki sposób. Stąd jego nazwa GoClever Hybrid. No dobrze, a co ma w środku? W środku jest to oczywiście urządzenie na Androidzie, jak wszystkie produkowane przez firmę GoClever tablety. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych polskich inżynierów jest to konstrukcja bardzo przemyślana i bardzo dopracowana pod względem technicznym. Przede wszystkim wyposażony jest w najlepszy na rynku w tej półce cenowej procesor ROG chip dwurdzeniowy. Poza tym wyposażony jest w najwyższej jakości pamięci, w tym 4 GB pamięci RAM, co po prostu pozwala korzystać z niego bardzo sprawnie. Są rzeczy, które odróżniają ten sprzęt od wszystkich konkurentów. Mam tutaj na myśli bardzo długi czas działania, dochodzący do kilkunastu godzin na dwóch bateriach, bo trzeba pamiętać, że urządzenie ma dwie baterie, jedną oczywiście tutaj w środku, a drugą w klawiaturze, co razem daje naprawdę bardzo dobry czas pracy. Poza tym sprzęt ma rzecz, która moim zdaniem jest bardzo cenna dla użytkowników, mianowicie ładowany jest z portów micro USB. Zatem wszelkie ładowarki od smartfonów, od telefonów z micro USB powyżej 2 amperogodzin będą świetnie go ładować, gdybyśmy na przykład nie zabrali ze sobą oryginalnej ładowarki sieciowej. I rozumiem, że w wypadku GoClever Hybrid nie musimy się zastanawiać, kiedy będzie nas stać na klawiaturę, to jest combo, tak, do sprzedaży. Myślę, że mógłbym już tutaj wspomnieć o oficjalnej cenie, którą chcemy przedstawić na rynku. Zestaw ten, z którego w skład oczywiście również wejdzie ładowarka i kabel do zasilania, będzie kosztował od 1199 zł. Oczywiście w zestawie z klawiaturą, tak jak wspomniałeś. Powiedziałeś od, a do? Jest druga wersja w tej chwili, która jest również moim zdaniem bardzo ciekawa, bo jest to wersja, która ma w pakiecie modem 3G, który jest modemem zewnętrznym. To, że urządzenie ma duże USB, pozwala podłączać wszelkie peryferyjne, tradycyjne urządzenia, jak myszki, klawiatury. Znaczy, klawiatury tu już mamy, więc może nie warto, ale chociażby myszki, modemy i wiele, wiele innych pendrive'ów, tam wszystkich peryferyjnych sprzętów. Więc drugi hybrid, który będzie nazywał się Hybrid Plus 3G, będzie wyposażony w modem, który jako pierwszy na rynku obsługuje Aero2 sieć, która pozwala użytkownikom korzystać z internetu bez kosztów, nie licząc kosztu początkowego, który jest na poziomie 20 kilku złotych, więc jest to niewielka kwota. A kiedy 3G będzie w środku i kiedy zobaczymy tablet z Windowsem? Chcielibyśmy pokazać urządzenie z 3G w środku w drugim kwartale tego roku. A poza tym, rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że Windows jest jednak środowiskiem, które jest chyba najbardziej skuteczne w pracy, prawda? Więc urządzenia na Windowsie jak najbardziej nas bardzo interesują i chcielibyśmy pokazać takie urządzenia jeszcze w tym roku. Zaczęliśmy od tego, że jest to sprzęt zaprojektowany w Polsce. Co konkretnie jest zaprojektowane w Polsce? Właściwie zdecydowana większość urządzenia zaprojektowana jest przez naszych inżynierów. Zaprojektowaliśmy wszystkie te elementy, których nie wybraliśmy z gotowych rozwiązań dostępnych na rynku, czyli począwszy od koncepcji przez obudowę, każdy element wewnątrz urządzenia, czyli wielkości pamięci, dobór elementów takich jak procesor, jak karty graficzne, jak pamięci, jak po prostu wszystkie inne pamięci, które się znajdują w urządzeniu, już nie wdając się w szczegóły. Wiadomo, że wygląd też był dla nas bardzo ważny, bo tablet jest wykonany
no, z bardzo wysokiej jakości materiałów. Sam tablet, rama tabletu jest stworzona, jest zrobiona z magnezu, co pozwala mieć pewność, że on będzie zawsze sztywny, nie zacznie się rozklejać, a mimo to lekki. Poza tym jest tak zwane gumowane przednie i tylne panele, które z kolei są bardzo trwałe, świetnie się je trzyma, a też nie łatwo je zarysować. A przede wszystkim, co jest częstym problemem, bardzo dobrze sobie radzą z odbiorem anten. Mam na myśli anteny Wi-Fi i wszystkie inne, które są w tego typu urządzeniach. Także nie licząc elementów, które po prostu no, nie podlegają projektowaniu, jak procesor, jak pamięci, ekran i tak dalej, to urządzenie w całości zostało zaprojektowane w Polsce. Jedynie kwestie software'owe w pewnym stopniu zostały stworzone przez ludzi pracujących dla nas w oczywiście kraju produkcji tego urządzenia, czyli w Chinach. Jest to produkt, który nie jest bardzo drogi, nie, i według mnie powinien zdobyć ogromną popularność wśród naszych klientów obecnych, jak również chcielibyśmy tym produktem znaleźć nowych klientów, którzy dotychczas nie rozważali zakupu tabletu polskiej firmy.